Teraz przyjrzymy się cieniom danego światła. Więc otwórz sobie scenę pod tytułem Cienie. Możesz uruchomić active shade, na przykład właśnie ten tutaj czajniczek z takim trójkącikiem i jeszcze raz przypominam, że by to zadziałało, to musisz tu na dole w assign renderer w render setupie mieć ustawione render tu i tutaj jako Arnold. To jest bardzo ważne. Jeżeli tak jest, wtedy możesz wcisnąć tutaj ten przycisk i zaznaczyć odpowiedni widok. W tym momencie w scenie mamy jedno światło, które pada na stół, tutaj z kilkoma obiektami. Zaznaczam sobie to światełko. No, i jak widzisz, ten cień jest no, taki w miarę normalny, bo jest dość taki gładki. I, I ciemny y, pod, tutaj pod y, obiektami. Nie jest rozświetlony przez any, żadne inne światło, no bo jest tylko jedno, więc tam żadne już y, jakby promienie nie dostają się pod spod. Y, więc jak już pewnie też zauważyłeś, w zależności od tego jak wielkie jest światło, czyli jeżeli masz tutaj 10 na 10 to zostaniesz inne cienie, niżeli jak będzie to 100x100, tak jak było tam, więc i w, y, możesz kontrolować jakby jakość tego cienia, y, jego miękkość. Y, co więcej, y, idąc w dół, jak już idziemy tutaj dalej za pewnymi parametrami, możesz tutaj kontrolować kolor. No to już pewnie tu widziałeś: kolor takiego światła. Y, są pewne presety, które są typowo jakieś, a, a propos różnych świateł, które są y, o pewnej jasności i kolorze. Więc możesz też z takich korzystać. Możesz kontrolować to po prostu skalą też Kalwina, czyli jest to taka skala, która jest ściśle określona i pewne wartości mają konkretne kolory. Idąc troszkę w dół, dostajesz ciepłe kolory, idąc w górę, dostajesz zimne. Można sobie to wygooglować i zobaczyć, jak dokładnie wyglądają te wartości. I też jest możliwość tutaj wykorzystania tekstury. My tego sobie już nie będziemy akurat korzystać. Zostają tutaj przy kolorze białym, i tutaj mamy intensywność o tym już rozmawialiśmy. No i są cienie. Cienie są dość proste funkcja ich jest dość banalna no wiadomo, można je włączyć, wyłączyć. Bez cienia to trochę śmiesznie i dziwnie wygląda, jakby lewitujące obiekty, więc raczej się cieni z reguły nie wyłącza, chyba, że w jakichś specjalnych przypadkach coś renderujemy. No a tutaj masz też możliwość wyłączenia atmosferycznych cieni, to jest bardziej a propos świateł, które rzucają jakby taką mgłę, tego nie będziemy akurat pokrywać w, w tym kursie. A co więcej, tutaj masz oczywiście zmianę koloru takiego cienia. no Raczej się też z tego nie korzysta, no ale to mogą być jakieś efekty artystyczne, które możesz osiągnąć e, za pomocą takich właśnie narzędzi. I Density, które po prostu e, wygasza ten cień delikatnie, więc widzisz, tutaj jest coraz słabszy aż do zera, tak jakbyśmy wyłączyli całkowicie ten cień stąd. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o cień, tutaj wiele nie ma. Najważniejsza chyba funkcja, ja tutaj zwykle raczej nie, nie wchodzę, jedyne co to takie naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żeby kontrolować miękkość tego cienia za pomocą wielkości światła.